Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić Państwu komentarz Millennium TFI do bieżącej sytuacji rynkowej oraz rynku funduszy inwestycyjnych w kontekście oferty, jaką Państwo dedykujecie klientom indywidualnym. Od początku roku obserwujemy rosnące zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, które w tym roku osiągnęło wyjątkowy poziom ponad 7 miliardów napływów netto do funduszy za pierwsze 4 miesiące tego roku. Jest to efektem sytuacji makroekonomicznej w Polsce, a konkretnie efektu dynamicznych spadków stóp procentowych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Stanowi to istotną zmianę w nastawieniu inwestorów w stosunku do lat 2011 czy 2012. Od 2012 roku mieliśmy do czynienia z bardzo istotnym spadkiem stopy procentowej. Przypomnę, że stopa referencyjna spadła z poziomu 4,75 do poziomu 2,75. Zmiana ta miała istotny wpływ na oprocentowanie depozytów w bankach komercyjnych. Powodem tych zmian jest przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, jakie obserwujemy od kilku kwartałów. Ostatnie dane makroekonomiczne wskazały, iż PKB Polski spadło do poziomu około 0,5% w skali roku. Jest to jeden z najniższych poziomów, jaki obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Towarzyszy temu również spadek inflacji. Inflacja jest na poziomach historycznie niskich, poniżej 1%. I te dwa elementy spowodowały, iż Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na agresywne cięcie stóp procentowych. Efekt spadających stóp procentowych ma bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie depozytów w bankach. Klienci banków nie są w stanie w obecnych warunkach odnawiać depozytów na poziomach z poprzednich lat. Aktualne oprocentowanie depozytów często nie przekracza 3% w skali roku. Naturalnym kierunkiem poszukiwań klientów są fundusze inwestycyjne, które z natury rzeczy oferują wyższy potencjał stóp zwrotu niż lokaty. Głównymi kategoriami funduszy budzącymi zainteresowanie klientów były fundusze rynku pieniężnego oraz obligacji. Są to fundusze o relatywnie niewielkim ryzyku inwestycyjnym i jednocześnie atrakcyjnym poziomie historycznych stóp zwrotu. Dla porównania mogę powiedzieć, że fundusze obligacji skarbowych notowały często wyniki na poziomie bliskim lub przekraczającym 10% w skali roku. Źródłem tak dobrych wyników funduszy obligacji były właśnie spadki stóp procentowych, jakie obserwowaliśmy w ubiegłym roku i w tym roku, i z dużym prawdopodobieństwem nie będą one powtórzone w przyszłości. Dlatego warto rozważyć także inne kategorie funduszy niż fundusze pieniężne czy fundusze obligacji. Z punktu widzenia danych tegorocznych obserwujemy również wzrost zainteresowania innymi kategoriami, takimi jak fundusze akcji oraz fundusze absolutnej stopy zwrotu. W obu tych kategoriach zaobserwowaliśmy napływy ponad 600 milionów złotych w tym roku netto, co stanowi dość istotną zmianę w stosunku do lat poprzednich. Na jakie kategorie funduszy powinni w związku z tym zwrócić uwagę Państwa klienci? Fundusze rynku pieniężnego nie będą w stanie wygenerować stóp znacząco wyższych niż oprocentowanie depozytów. A to dlatego, iż same w większości lokują pieniądze w depozyty międzybankowe. Aktualne oprocentowanie takich depozytów kształtuje się na poziomie od około 2,6% w skali roku do 2,9%, więc nie jest istotnie wyższe niż oprocentowania oferowane przez banki komercyjne. Z drugiej strony fundusze obligacji, a szczególnie obligacji skarbowych, też nie mają zbyt dobrych perspektyw. Aktualna rentowność papierów skarbowych polskiego rządu kształtuje się na poziomie od 2,5% do 3,7% dla obligacji 10-letnich. Oznacza to, że typowy portfel obligacji funduszu obligacyjnego nie będzie miał rentowności znacząco wyższej niż 3%. Po odjęciu kosztów zarządzania może to oznaczać wynik na netto dla klienta w okolicach lub nawet poniżej 3% w skali roku. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę klientów na fundusze mieszane z udziałem akcji, które inwestują częściowo w rynek papierów dłużnych, a częściowo w akcje. Szczególnie atrakcyjną kategorią dla klientów poszukujących ograniczonego ryzyka inwestycyjnego wydają się być fundusze stabilnego wzrostu.
Udział akcji w portfelach takich funduszy nie przekracza z reguły 30-35%, natomiast portfel obligacji kształtuje się na poziomie około 65-70%. Akcje, pomimo oczywistego ryzyka związanego z nimi, stanowią dzisiaj wyjątkowo atrakcyjną alternatywę do obligacji. Rynek obligacji jest bardzo przeceniony, naszym zdaniem, natomiast polski rynek akcji pozostawał w defensywie od blisko dwóch ostatnich lat. Jest to efektem kilku zagrożeń, na jakie napotkał rynek polski w ostatnich miesiącach, szczególnie związanych z zagrożeniami dotyczącymi projektu nacjonalizacji OFE, a także, a może głównie, spowolnienia gospodarczego, z jakim Polska się boryka od kilku kwartałów. Jednak warto zwrócić uwagę, że z reguły giełda dyskontuje przyszłość z pewnym wyprzedzeniem, zaś większość ekonomistów oczekuje poprawy w danych makroekonomicznych Polski na przestrzeni najbliższych 2-3 kwartałów. Oznaczać to może, że na giełdę polską mogą wrócić inwestorzy, najpierw instytucjonalni czy też zagraniczni, a w drugiej kolejności klienci indywidualni. Wyceny polskich spółek wydają się być niewygórowane, szczególnie w relacji do spółek zagranicznych, zaś potencjalna poprawa klimatu inwestycyjnego może być dodatkowym triggerem do napływu kapitału na polską giełdę. Chciałbym teraz krótko przedstawić komentarz do wyników funduszy inwestycyjnych Millennium TFI w poszczególnych kategoriach. W kategorii funduszy rynku pieniężnego i obligacji fundusz depozytowy Millennium FIO Depozytowy uzyskał wynik za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 4,73%. Jest to wynik bardzo dobry, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że spadająca rentowność części dłużnej i depozytowej tego funduszu będzie miała wpływ na pogarszanie się tego wyniku w przyszłości. W krótkim okresie wynik 3-miesięczny to 0,93%, a 6-miesięczny 1,95%. Wskazuje to na perspektywę wyniku w kolejnych miesiącach w okolicach 3,5-4%. W kategorii funduszy obligacji korporacyjnych Millennium SFIO Obligacji Korporacyjnych uzyskał wynik za ostatnie 6 miesięcy na poziomie plus 3,1%, zaś w ujęciu ostatnich 3 miesięcy plus 1,08%. Dla funduszu Millennium SFIO Obligacji Korporacyjnych nie prezentujemy jeszcze wyników w ujęciu 12-miesięcznym, gdyż rocznica założenia tego funduszu przypada 31 lipca tego roku. W kategorii funduszy mieszanych, czyli z udziałem akcji i obligacji, Fundusz Stabilnego Wzrostu ma wynik 12-miesięczny plus 12,24%, zaś fundusz zrównoważony plus 15,37%. Wyniki tych funduszy można również uznać za bardzo dobre w świetle niepełnego udziału akcji w ich portfelu i jednocześnie słabnących wyników papierów dłużnych. Wyniki funduszy akcyjnych w ofercie Millennium TFI kształtują się następująco. Millennium akcji, wynik 12-miesięczny plus 24,74. Fundusz dynamicznych spółek plus 25,31. Jak widać, inwestorzy, którzy zdecydowali się rok temu na podjęcie większego ryzyka inwestowania w rynek akcji, dzisiaj mogą się czuć bardzo zadowoleni. Z pozostałych kategorii warto zwrócić uwagę na fundusz Millennium SFIO Absolute Return. To nowy produkt w naszej ofercie, cieszący się rosnącym zainteresowaniem klientów. Jest to fundusz reprezentujący nietypową klasę funduszy inwestycyjnych, tzw. funduszy absolutnej stopy zwrotu, które inwestują bardzo selektywnie w różne instrumenty rynków finansowych. W przypadku tego funduszu mówimy o strategii, która angażuje od 0 do 40% w akcje. Taki jest przeciętny udział akcji w portfelu tego funduszu, które są inwestowane bardzo selektywnie w wybranych kilka spółek na rynku polskim czy zagranicznych. Fundusz ten charakteryzuje się ponadprzeciętnie niskim ryzykiem, jak na fundusz z udziałem akcji. Jego zmienność jest bardzo niska, zaś relacja wyników do tej zmienności bardzo atrakcyjna. Jest to idealny produkt dla klientów poszukujących alternatywy do funduszy akcyjnych bądź funduszy obligacji, którzy jednak nie chcieliby ponosić ponadprzeciętnego ryzyka. Podsumowując, warto pamiętać, iż w obecnym stanie rynku klienci będą poszukiwali alternatywy do lokat bankowych w formie funduszy inwestycyjnych. Rozmawiając z klientami o funduszach inwestycyjnych, warto także podjąć dyskusję nie tylko o funduszach obligacji, ale także o innych kategoriach funduszy, takich jak fundusze mieszane z udziałem akcji, czy fundusze absolutnej stopy zwrotu. Są to rozwiązania, które
mają zdecydowanie lepsze perspektywy i stanowią bardzo istotny element dywersyfikacji ryzyka portfeli klientów. Zachęcam Państwa do zapoznania się bliższego z ofertą funduszy inwestycyjnych Millennium TFI i w razie pytań zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo.